Raz, dwa, trzy! Malsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na katory. Świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę po to wykorzystać dzień. Stop, to jest dla tych, kto stopą łapie. Nigdy się tak nie wkurwił chłopcz. Ja też się popłakał. Aż się popłakał. Spójrz na ten znak piękny. Stop, ok, można zjeść, znieść. Mogłem poczekać. Ale tu kurwa nie można skręcić w prawo. Cześć i czołem, Kluski z Rosołem. Byliśmy ze Szczygłem na tej giełdzie. Giełdzie. Też ja bym wolał określenie kiermasz. Na kiermaszu odpustowym. Było bardzo fajnie. Nie było aż tak dużo wystawców i tak, ale fajny klimacik, dużo rodziców z dziećmi. No sporo zainteresowania. No i co ciekawe, dzieciaki mega zajarane tym sprzętem, tam jeden chłopiec chodził zajarany, zobaczył, no kilka lata, Pegasus, wow! Kupił tam nawet jakieś dyskietki czyste. No jak ja wyszedłem na PETA przed szkołę, właśnie ojciec wchodził z dwójką dzieciaków. I te dzieci, ale co to jest, nie? A ten starszy, no jak, to przecież szkoła, nie? A ten ojciec sam otwiera im drzwi, a zobaczycie, nie? No to fajnie, bo pewnie jakoś tam mocno ich na to nie przygotował, jakoś zaciekawił. Zaskoczenie. Tak, do tego stopnia, żeby ich zabrać, nie? A no właśnie, poza tym, że było wystawione kilka stoisk, winyle, kasety, jakieś części do peceta, to było kilka komodorków. Był Pegasus. Co tam jeszcze było? Nie pamiętam. Sega. O, z pistoletami. Tak, z podłączonym.
kupiliśmy kilka fantów. Najpierw gry na Pegasusa. Mortal Kombat 4 zmienione na 3. I jest jeszcze drugi Mortal Kombat. Ale to już edycja kolekcjonerska, taka brokatowa, jak ta, którą Szczygi kupił na Zielonym Rynku w Gdańsku. Z tych lepszych. Z tych lepszych. To jest z 99 roku, tamta z 98, więc to jest nowsza trójka, to jest Ultimate. Obie odpaliliśmy, pograliśmy chwilę, tu jest więcej postaci, ale tamta chyba była ładniejsza. No, ale są dwie, więc na pewno będziemy grali. Następnym razem, jak będę w Trójmieście, to przywiozę Pegasusa i ze Szczygłem sobie pykniemy. Pykniemy też w Chipa and Dale'a. Bo to można grać na dwie osoby, bardzo fajna gra. W ogóle z platformy była też Księga Dżungli, ale ona jakaś taka ciemna była. Szczegółowo ją chciał, ale kurczę, no ja wolę dorwać jakąś taką wersję prawilniejszą. I jeszcze to taka bardziej japońska gierka. Attack Animal Gakuen. Odpalałem, bardzo, bardzo ciekawa. A co ja odpalę? Odpalę kompa, bo Jezus. Czekaj, na razie przełożę te gierki tu. Bardzo dużo czasu, najwięcej chyba spędziliśmy przy stoisku z Kalmara, tak, który wystawił się ze swoimi dziełami różnymi. Bardzo przyjemny człowiek, no dosłownie po chwili, no, jakby się ze starym kumplem gadało, nie? Jakbyście w wojsku byli. Jakbyśmy w wojsku byli, także super. Kupiliśmy kilka rzeczy u niego. Miał takie fajne naklejeczki. No pokaż. No pokaż, bo ja... Kolegi. To jakieś C, nie wiadomo co to. To Carrefour pewnie. To jakaś taka piłka nożna. Tu już będzie Carrefour. I to takie W. Nie wiem. No takie wzięliśmy. Pewnie retro. Pewnie retro. Pozdro retro. Chyba, znaczy możliwe, że jakiś konkurs zrobimy. Niekoniecznie w najbliższym czasie czy coś. I no, będziemy to rozdawać. Kupiłem też taką fajną pamiątkową dyskietę. Tu skalmarowe różne precjoza. Tutaj logo Komodorka. I najlepsze było to, że mogłem sobie razem tam pod czujnym okiem Skalmara nagrać grę, którą sobie sam wybrałem, Wizard of War, i nagrałem na dyskietkę. Pewnie mam to nagrane, jak to robię. Wszystkiego nie pokażę, bo strasznie lamiłem. No ja nie miałem w dzieciństwie stacji dyskietek, a no ostatnio tak sam odpalałem lat temu, wiele, dawno temu. Ale mamy Commodore i przy następnym spotkaniu pogramy z kaset, nie? Pewnie. Cieszysz się? Jak najbardziej. Robert Lewandowski. No dobra. Ja teraz jadę jeszcze do Gdańska na tego. Na kebaba. Na kebaba. Na resztę atrakcji retro. A ja jadę tutaj, proszę bardzo. Kupiłem sobie 4 pyszne krokiety z kapustą i grzybami. No chociaż kupiłem je dlatego, bo nie było ze szpinakiem. I będę je jadł. Szyję musi wracać do domu, bo już żona na niego czeka. Nie? Co ja zrobiłem? Że się ożeniłem.